Drogie siostry i drodzy bracia, harcerki, harcerze, druhny i druhowie, a także wszyscy, którzy słuchacie nas teraz, oglądacie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na kilka dni przed Narodzeniem Pańskim. Życzę błogosławionych, pięknych, pełnych miłości, pokoju, wiary, a przede wszystkim nadziei świąt Narodzenia Pańskiego. To są szczególne święta, rodzinne, takie pełne wrażliwości, pełne takiej modlitewnej atmosfery. Przy wigilijnym stole, kiedy zasiądziemy, to przekazujemy to sobie, spożywając potrawy i dzieląc się tym, co przeżywamy. Tego Wam życzę, aby ten wigilijny stół był takim odnowieniem, takim początkiem znowu budowania wspólnoty rodzinnej. Szczęść Boże. Kochane druhny, kochani druhowie tutaj z Opolskiej Katedry, przyjmijcie do waszych serc najpiękniejsze życzenia, abyście właśnie podczas tych świąt Bożego Narodzenia wlali w swoje serca wiele miłości, nadziei i wiary, aby właśnie ten narodzony Pan Jezus urodził się po raz kolejny w waszych sercach, aby przyniósł w wasze serca pokój, radość i abyście w ten sposób też byli świadkami Pana Jezusa w swoim domu. Abyście w swoim domu wprowadzali w swoich rodzinach pokój, miłość i radość. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I harcerskie jakieś zawołanie na koniec wszyscy? Czuj, czuwaj. Czuj, czuwaj w służbie Bogu i Polsce. Czuwaj. Czuwaj. O.